Między Lublinem a Lubartowem. Pociągi przestały kursować pod koniec sierpnia z powodu przebudowy torów na trasie Lubartów-Parczew oraz peronu w Ciecierzynie. Pociągi przestały kursować 31 sierpnia z powodu przebudowy torów na trasie Lubartów-Parczew oraz peronu w Ciecierzynie. Pierwszy kurs ze stacji Lublin Główny został wykonany dziś o godzinie 5.28, a z Lubartowa o godzinie 5.40. Jest to linia kolejowa jednotorowa, zaś sama modernizacja wynosi około 100 milionów złotych. Jest to duża inwestycja, dzięki której to szybciej będzie można dojechać z Lublina przez Lubartów, Parczew aż do Łukowa. Po modernizacji zakładamy, że ta prędkość dla pociągów pasażerskich będzie dopuszczalna do 120 km na godzinę. Przebudowa obejmowała wymianę nawierzchni torowej oraz remonty stacji Parczew i Brzeźnica Bychawska. Odnowione zostały perony oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Wyremontowano także przejazdy kolejowe. Należy tutaj podkreślić, że oprócz tego, że poprawią się parametry linii kolejowych, będzie można szybciej dojechać z poszczególnych miejscowości pociągiem, to także powstaną nowe przystanki kolejowe. Dwa pomiędzy Lubartowem a Parczewem w Laskach. W związku z tym to wykluczenie komunikacyjne tego regionu pomiędzy Lubartowem a Parczewem się zmniejszy, bo będzie więcej miejsc, w których pociąg będzie mógł się zatrzymać i zabrać pasażerów. Kolejny odcinek tego szlaku, czyli do Parczewa, wciąż pozostaje zamknięty.